Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Dzięki kultowej, rzymskiej zasadzie dziel i rządź, władza od wieków jest w stanie skuteczniej trzymać społeczeństwo za mordę. W teorii jest to bardzo proste. Wystarczy podzielić ludzi na skłócone grupki, a później te grupki na siebie napuszczać, żeby skłócone społeczeństwo nie miało ani czasu, ani realnie dużej siły, w razie czego zbuntować się przeciwko władzy. A czy w praktyce to działa, to jak najbardziej. Dzisiaj znakomity na to dowód: opowiemy Wam o rabacji galicyjskiej czyli jak niewiele trzeba, żeby ludzie skoczyli sobie do gardeł ku radości władzy. Czyja to była sprawka, i czy dziś może się to znowu powtórzyć? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Wiem, że wiele osób już po słowach rabacja galicyjska traci wszelkie zainteresowanie, bo nie każdy wie, co to znaczy. To też na dzień dobry sobie wyjaśnijmy. Rabacja to inaczej bunt, a Galicja to te tereny, o tutaj. Po rozbiorach wzięli je sobie Austriacy i jeśli mielibyśmy jednym słowem określić sytuację panującą wtedy w Galicji, to byłoby to bardzo proste, ponieważ byłoby to słowo bieda. Oczywiście dla jednych mniejsza, a dla innych zdecydowanie większa, ale o tym za moment. No dobra, może faktycznie nie każdy jeszcze przed momentem wiedział, co to rabacja galicyjska, ale na bank wszyscy doskonale wiecie, w czym się specjalizowali Polacy w XIX wieku. Oczywiście, że w powstaniach, przy czym nie zawsze udanych. A żeby być brutalnie dokładnym, to w XIX wieku wyłącznie w nieudanych, no ale nasi się nie poddawali, bo oczywiście odzyskać wolną ojczyznę to piękna idea, tym bardziej, że modna wtedy była literatura romantyczna, która wielu Polaków jeszcze bardziej nakręcała do dalszej walki. Przy czym, żeby powstanie się udało, to dobrze by było, jakby wzięło w nim udział jak najwięcej osób. A maili i telefonów wtedy nie było. Jak to obejść? No, w miastach jeszcze był to mniejszy problem, bo było więcej ludzi na metr kwadratowy, łatwiej było rekrutować przyszłych powstańców, ale na wsiach, jak tam zwerbować ludzi, to było zadanie emisariuszy, czyli takich posłańców. Oni mieli śmigać po wsiach i mówić: hej, tak, między nami to szykuje się kolejne powstanie, będziemy walczyć o wolny kraj, to co? Dołączycie i faktycznie nie minęło zbyt wiele czasu po upadku powstania listopadowego i znowu emisariusze zaczęli się pojawiać i kusić piękną wizją kraju po udanym powstaniu. Przy czym nie każdemu się te wizje spodobały. Fakt, część drobnej szlachty się strasznie podjarała, ale inna część szlachty nie miała kompletnie ochoty na zmiany i polecieli ze skargą do austriackiego zarządcy. I już Austriacy wiedzieli, że nasi coś kombinują, ale wcale nie to było najgorsze. Bo zachęty do wsparcia nowego buntu kompletnie olało chłopstwo i to mimo pięknych obietnic, że jak się uda, to nastąpi w wolnym kraju zrównanie stanów, czyli że wszyscy będą mieć równe prawa. Nie, w takie bajki już chłopi nie wierzyli. Bo mimo że zmieniła się sytuacja polityczna, granice, flagi, to chłop nadal robił pod tym samym dziedzicem i on się nie czuł polakiem. Polakiem to mógł się czuć właśnie ten szlachcic, który z chłopa wyciskał. Ile się dało, jakby ten był mokrą szmatą, a nie człowiekiem, i naprawdę nie przesadzam. Galicyjski chłop swojemu panu oddawał 50%, trochę ponad 50% swojego dochodu. Do tego doliczmy jeszcze podatek na rzecz Kościoła i koniec końców taki chłop zostawał z mniej więcej 30% tego, co wypracował. Do tych nieprzyjemnych świadczeń wliczała się też pańszczyzna, czyli obowiązek pracowania za darmo na ziemi swojego pana przez jakąś tam liczbę dni. Sama pańszczyzna była bardzo ciężka, a fakt, że szlachcic czasem lubił przypierdzielić chłopu bez powodu kijem, umówmy się też nie pomagał. Robić, robić! Będziecie mieć do CV! A to nie koniec, bo po takim dniu pełnym trudu, za to pozbawionym zysku, taka chłopska rodzina wracała do swojej małej, wilgotnej, obleśnej, kurnej chaty, w której często zastawała. Ciężko chore dziecko, bo zarazy były bardzo powszechne. Co więcej, w tejże kurnej chacie w miesiącach zimowych były też zwierzęta gospodarskie, które wprowadzano do środka, żeby na zewnątrz nie zamarzły, więc musiało tam śmierdzieć jak cholera. Pozostawało więc tylko zjeść jeszcze miskę obleśnego, małowartościowego żarcia i położyć się w tym smrodzie, spać na brudnej słomie. A rano od nowa! A potem przyszli Austriacy i zrobiło się jeszcze gorzej o dziwo nie. Przynajmniej w teorii, bo w Austrii niewola chłopów została zniesiona. Co więcej, nie wolno ich też było bić, chociaż to akurat nasi szlachcice masowo olewali. Niemniej jednak władza zadbała o to, żeby chłopi mieli świadomość, że w razie czego można iść do administracji i się poskarżyć. Co więcej, chłopi brani do wojska, mieli tam też robioną w odpowiedni sposób wodę z mózgu i później wracali, głosząc teorię, że cesarz to jest w zasadzie taki dobry wujek, który Bardziej dba o chłopów niż ten dziedzic, stoi ich tylko kijem bije. Oczywiście prawda taka, że cesarz miał tak samo w dupie tego chłopa jak i dziedzic, ale taki obraz zaczął się na polskiej wsi umacniać z roku na rok. Nie ma się w takim razie co dziwić, że chłopi nie chcieli walczyć ramię w ramię ze szlachtą, której nienawidzili, o powrót systemu, w którym mieli jeszcze mniej praw. Nie tylko nie wierzyli we wspaniałe obietnice, ale co gorsza, zaczęli wierzyć w plotki. Po wsiach zaczęto gadać, że ci szlachcice, którzy zdecydują się wesprzeć Powstanie, jak już to Powstanie wybuchnie, to będą zabijać chłopów, którzy byli im poddani za to, że oni tego Powstania nie wsparli. Brzmi kretyńsko, jak najbardziej. Bardziej, ale ta plotka w połączeniu z nienawiścią do szlachty w zupełności wystarczyła Austriakom. W 1845 roku Austriacy byli przekonani, że nasi kombinują kolejne powstanie. Jak już wiecie, pierwszy trop złapali dzięki szlachcicom konfidentom, ale później zaczęły się kolejne aresztowania, przesłuchania. I Austriacy zdali sobie sprawę w pewnym momencie, że o o, Polacy są już na mocnym finiszu organizowania tego buntu, i jak on im tutaj teraz wybuchnie, no to może być bardzo nieprzyjemnie, bo mają w Galicji tylko 25 tysięcy żołnierzy i to jeszcze na wschód od Lwowa. Także trochę przypał. Ale zaraz, po co ściągać wojsko do tłumienia szlachty, jak na miejscu jest masa ludzi, która szczerze szlachty nienawidzi. Bolszewicy! Co? Nie, do bolszewików to jeszcze było bardzo daleko. Chłopi, oczywiście, postanowiono napuścić na szlachtę chłopów, a jeszcze jak się Austriacy dowiedzieli o tej plotce krążącej po wsiach, której się tak nasi chłopi wystraszyli, no to już całkiem uznali, że to jest znakomita okazja, żeby, że tak powiem, pacyfikację zrobić, a się nie narobić. Najbardziej obrotny w kwestiach propagandowych okazał się Austriacki, Tarnowski zarządca Josef Breinl von Wallerstern. Co zrobił? Przede wszystkim wysłał do podległych mu gmin takie informatory, w których stanowczo przestrzegał przed informatorami. Mówił, żeby broń Boże nie słuchać tych emisariuszy, bo te ich obietnice, że będzie zupełnie lepiej po udanym buncie, gdzie chłopi będą ramię w ramię walczyć ze szlachtą, to jest jakiś ponury żart. Poza tym wyraził serdeczne zaniepokojenie, że polscy szlachcice tak źle traktują chłopów, ale co najgorsze potwierdził tą plotkę, że no, Hop. Niewykluczone, jak wybuchnie powstanie, no to ci szlachcice, którzy zdecydują się je wesprzeć, kto wie, może będą siłą przymuszać do tego chłopów, ale to wcale nie był koniec zabiegów. Bo Brynle oczywiście doskonale wiedział, że ten informator nie trafi do każdego chłopa, to też wysłał swoich ludzi, a i podobno sam zaczął bywać w miejscach, gdzie zdecydowana większość chłopów już trafia, czyli oczywiście chodzi o karczmę. Tam rozdmuchiwano te plotki, a jak jakiś chłop się rano przebudził i stwierdził, że coś mu się chyba zeszłej nocy przesłyszało, i chciałby się utwierdzić w tym wszystkim, ale już tak na trzeźwo, to Brajn oczywiście chłopów u siebie przyjmował. Tam im wszystko powtarzał, tłumaczył. I obiecywał, że będą nagrody dla wszystkich, którzy będą łapali i dostarczali do władz osoby, które mogą być spiskowcami. Maszyna zaczynała ruszać. W końcu chłopi dowiedzieli się, że wybuch powstania zaplanowano na 18 lutego i narobili pod siebie ze strachu, a potem dali znać Austriakom, którzy to z kolei postanowili sprawić, że nasi narobią pod siebie ze strachu ponownie, bo rozbujali kolejne plotki, chociażby taką, że dobry cesarz to już dawno zniósł pańszczyznę, tylko że polscy szlachcice tą informację ukrywają, żeby chłopów wykorzystywać. No a poza tym chłopi doskonale widzieli, co się dzieje na dworach, że ostrzy się kosy, że trwają jakieś narady. No i byli przekonani, że zbliża się ten dzień. Albo oni, albo szlachta, a ich przecież jest więcej. No i w końcu przyszedł ten 18 lutego. Faktycznie zaplanowano na wtedy wybuch powstania, konkretnie na noc z 18 na 19 lutego, a sygnałem w Tarnowie miało być podpalenie karczmy. No i w piskowcy czekali, Czekali, a karczma nie płonęła. Okazało się, że mniej więcej 40-osobowa grupa spiskowców, która szła podpalić karczmy, została zatrzymana przez mniej więcej 200-osobową grupę chłopów. Wywiązała się walka, parę osób zginęło, a rano chłopi pojmanych buntowników zawieźli do austriackich władz, za co dostali pieniądze, ale to nie wszystko, bo zorientowali się, że nie są jedyni. Okazało się, że kumowie z innych wsi też zjeżdżali z albo pojmanymi szlachcicami na swoich wozach. Zaczęła się zbiorowa ekstaza, bo chłopi strzaili się, że nie tylko jest ich naprawdę wielu, ale też, że przy wsparciu Austriaków mogą się zemścić na tej cholernej szlachcie i jeszcze na tym zarobić. Chłopi ruszyli na dwory, a podobno sam austriacki zarządca nie spodziewał się aż takich efektów swojego napuszczania jednych na drugich, no ale stwierdził w sumie, że. Jak już maszyna ruszyła, to nie będzie jej póki co hamował. Fala rozlała się błyskawicznie, praktycznie na całą Galicję. Chłopstwo wpadało do dworków i mordowało nie tylko dziedziców i często ich rodziny, ale też zdarzało się, że zabijano i służbę, a to przecież też byli poddani, i to bardzo często wywodzący się z tej samej wsi, co nakręcone chłopstwo. Przy czym, żeby było jasne, mówiąc chłopstwo, mam na myśli warstwę społeczną, ludność wiejską, inaczej rzecz ujmując, bo w czasie rabacji galicyjskiej krew na rękach mieli zarówno chłopy, jak i baby. Serio, na przykład jedna kobieta dowodziła grupą, która napadła na klasztor, a później z ambony wydawała rozkazy. Bo w sumie warto też zaznaczyć, że zginęli również duchowni za to, że chłopi musieli część swojego urobku im oddawać. Niemniej jednak kobiety szły najczęściej jako druga fala napaści. Chłopy najpierw wpadały i zabijano dziedzica, często też jego rodzinę i służbę to już sobie mówiliśmy, a później kobiety wpadały do dworku i kradły co się dało, a jak czegoś się ukraść nie dało, to to niszczono, tak wiecie, dla zasady. Komuś w sumie może przeszło przez myśl, że to taka. Mała rewolucja francuska, tylko że polska. No i coś w tym jest, nie tylko dlatego, że biedni rzucili się na bogatszych, ale również w tej kwestii, że nie było zasad. Mordowano jak leci, często po bardzo szybkim osądzeniu. Na przykład wystarczyło, że kogoś nie znano, ale wyglądał mniej więcej na szlachcica i już typa nabijano na widły, albo zabijano kijami, albo nie wiem, innymi cepami. Od duchownych już sobie wspominaliśmy, ale zabijano też kobiety i żydów, chociaż warto sobie jednak podkreślić, że tych ofiar było zdecydowanie mniej niż szlachetnie urodzonych facetów. Rabacja galicyjska to nie było zorganizowane powstanie, nie było jednego najważniejszego dowódcy, chociaż przyjęło się, że przywódcą tej rabacji był Jakub Szela, chłop spod Tarnowa. Absolutnie nie. On był tylko szefem jednej z wielu wściekłych band, fakt grupy Potężnej. A kim był Szela przed rabacją galicyjską? Jednym z najbogatszych chłopów w okolicy, ale wszyscy go bardzo lubili, bo nie tylko się nie wywyższał, ale też był pośrednikiem między swoimi kumami a administracją. Chodził ich reprezentować i to często bardzo daleko, zwłaszcza, że chodził na piechotę. Na przykład do Lwowa chadzał, a i podobno w samym Wiedniu się pojawił. Taki był swój chłop z tego chłopa. Kiedy zaczęła się rabacja, to Szela, choć go nikt oficjalnie nie wybrał, stał się liderem jednej z wściekłych chłopskich grup. Zaczęło się od tego, że chłopi przyprowadzili lokalnego dziedzica do karczmy, w której Szela siedział, a ten teatralnie spoliczkował pana na włościach i powiedział, że już i tak za długo on i jego kumowie pracowali dla tej bestii, a resztę zrobili koledzy, zabito dziedzica, a przy okazji jeszcze kilka lepiej urodzonych osób, a potem chłopi ruszyli zebrać żniwo, tylko nie takie jak zwykle, tylko krwawe, bardzo krwawe. Sam Szela najprawdopodobniej nikogo nie zabił, jednak wydawał rozkazy, w wyniku których zginęły przynajmniej 23 osoby, czyli uuu, spora kasa w nagrodę od Austriaków, prawda? No właśnie nie. Szela nie wysyłał do tarnowa swoich ofiar, żeby dostać od Austriaków pieniądze. To nie było dla niego ważne. Działał z czystej chęci zemsty i był za to przez ludzi uwielbiany. Nawet chłopi obwołali go w pewnym momencie swoim królem, i jak na króla przystało, Szella dorobił się całkiem niezłej świty, miał swoją kancelarię urzędników i sześciuset zbrojnych mniej więcej, którym jednak pozwolił zabijać tylko przez dobę. No, taki rozkaz. Mm, tak przynajmniej twierdził sam Schella, który umyślił sobie, że od austriackiego zarządcy dostał takie polecenie, że zabijać szlachtę można tylko przez pierwszą dobę, a później to już można chłostać. Najprawdopodobniej nic takiego nie miało miejsca, niemniej jednak uratowało to życie bardzo wielu szlachetnie urodzonych. Ale żeby nie robić z Shelley jakiegoś tyrana, to warto na przykład powiedzieć, że uratował życie pewnemu duchownemu, którego uznał za dobrego człowieka i nie pozwolił swojej małej armii zrobić mu krzywdy. Niemniej jednak potęga Shelley urosła niesamowicie i to zaledwie w dwie doby, a inne grupy też miały swoich mocnych liderów i Austriacy się w końcu przerazili, stwierdzili, że kurde, jak tego nie ogarną sprawnie, to zaraz im się to wymknie spod kontroli. Zaczęli więc pozbywać się chłopskich liderów. Jak? Wcale nie musieli oni umierać. To znaczy władza absolutnie nie miała nic przeciwko temu, że jeszcze przez długie lata po wsiach krążyła plotka, że to zazdrosna szlachta zabiła Szele i ukryła ciało, ale prawda taka, że króla chłopów najpierw przez ponad rok przetrzymywano w koszarach w Tarnowie w naprawdę dobrych warunkach, a później dostał 30 morgów ziemi, czyli jak na tamte warunki naprawdę od cholery, tylko że w dzisiejszej Rumunii, gdzie miał się przenieść z rodziną i mógł sobie tam robić co chciał, byle tylko nie wracał do Galicji, a na miejscu jego postać jeszcze przez bardzo długi czas dzieliła ludzi. Chłopi uważali go za swojego bohatera, a wszyscy inni za przywódcę bandytów. Ludzie byli skłóceni, a władza szczęśliwa, bo właśnie o to chodziło. Dzięki manipulacji i napuszczaniu jednych na drugich zginęły setki osób. Ile dokładnie tego nie wiadomo, ale szacuje się, że przynajmniej 1200, a pamiętajcie, że to trwało tylko... Parę dni. Aż strach myśleć, jaka by to była rzeź, gdyby Austriacy nie zdecydowali się w porę tego opanować. W najbardziej napuszczonym na siebie rejonie tarnowskim te kilka dni wystarczyło, żeby zniszczyć 90% dworów. A kiedy chłopi pozbawieni swoich liderów już się nieco uspokoili, to władza pozwoliła wybrać nowych wójtów i. Nic się nie zmieniło. Szybko pojawiło się wojsko spod Lwowa, za które chłopi wykonali całą krwawą robotę, a teraz żołnierze mieli już tylko przypilnować, żeby tak jak wcześniej chłopi odwalali pańszczyznę. Bardzo chciałbym teraz powiedzieć, że rabacja galicyjska to znakomity przykład na to, jak kiedyś dało się nas podzielić. Na szczęście dziś już nas to nie dotyczy. A my widzimy się niebawem, ale nie, niestety, dzisiaj władza, i to nie jakaś konkretna, tylko każda ma jeszcze lepsze narzędzia, żeby nas dzielić i w ten sposób łatwiej rządzić. Jakie to narzędzia? Media, w tym nasze ukochane social media. W internecie dużo łatwiej się kłócić, a od plotek aż się roi, od plotek, których większości z nas nie chce się weryfikować, tylko przyjmujemy je kretyńsko, jak jakieś prawdy objawione. Jak chłopi w Galicji, że ich szlachta będzie zabijać. A od plotek, niewiedzy i manipulacji już tylko krok od podzielenia nas na wrogie grupki, którymi można rządzić łatwiej, bo mają inne problemy bardzo często specjalnie rozdmuchiwane. I żeby było jasne, raz jeszcze Zaznaczam, to nie jest szpila, jaką wbijamy jakiejś konkretnej ekipie rządzącej, bo niestety dajemy się manipulować od lat, od bardzo, bardzo wielu lat i pewnie jeszcze mnóstwo czasu minie, zanim to się zmieni. Pytanie tylko, czy zorientujemy się przed kolejną dużą tragedią. Jako ekipa historii bez cenzury bardzo Was prosimy, brońcie tego, co dla Was ważne. Spierajcie się, jeśli trzeba, ale z klasą i pamiętajcie o tej zasadzie dziel i rządź, którą tak kocha każda władza i media, które nigdy nie miały tak potężnych narzędzi, żeby nas dzielić. A sami widzicie, jak naprawdę niewiele potrzeba, żeby skończyć jako zmanipulowane narzędzie.